Bardy Żur, czyli najnowsze kuchenne rewolucje prosto z konina. To właśnie to miejsce pani Magda Gessler wybrała na finałowy odcinek 29 sezonu. Menu okazało się naprawdę całkiem proste, ale za to bardzo przyjemne. Zresztą zobaczcie sami. Jesteśmy w barze de Żur, Bar de Żur, dobrze mówię, de Żur. I mamy co? Żurek. Nie Żur, ale Żurek. Spójrzcie, on jest z jajkiem mimoza i frankfurterką. I muszę powiedzieć, że jak widzę, to on będzie kwaśny. On będzie kwaśny, nie tak jak było w Bistro Podniebienie, bo czuć po zapachu nawet zakwas. I mamy tutaj frankfurterkę, która jest właśnie takim niecodziennym dla mnie dodatkiem, jeżeli chodzi o żurek. No dobra, no to co, jedziemy? No ten żurek jest zdecydowanie kwaśny. Czuć tutaj po prostu ten zakwas. I muszę powiedzieć, że jest pieprzny. Naprawdę tak fajnie na końcu na języku pieprzność. Naprawdę spoko żurek. Sama ta masa jest gęsta, ale nie ma tam po prostu jakichś, nie wiem, kawałków kiełbasy. Przynajmniej ja nie trafiłem w środku, ale jest naprawdę spoko. Jajko jest krzanem tutaj. Ten krzan fajnie tutaj wchodzi. Mam nadzieję, że ci się nie rozpłynie po tym. Jeszcze spróbuję sobie tej frankfurterki, ale żurek spoko, naprawdę. Nie wiem, czy nie łatwiej widelcem ją. Dobra, łycho tam wziąłem. Ale zdecydowanie lepszy niż w tym Bistro Podniebienie. Aha. Generalnie dobra zupa, frankfurterka standardowa. Także no spoko, naprawdę spoko żurek. Smacznego. Lubię żurek. To jest ser? Nie, to jest żółtko jajka. To żółtko jajka jest? No. Krzanik spoko. Nie jestem jakimś wielkim fanem za to frankfurterki. Wolę jak jest jakaś kiełbaska. Ale to nie jest złej jakości frankfurterka. I duża porcja. Znaczy cały talerz był po brzegi praktycznie. No tak. W menu chyba było 400 ml napisane. To sporo. Zjadłem pół talerza i czuć pieprzność. Fajnie jest, fajnie. Ciekawie się robi w buzi. Początek całkiem niezły. Spójrzcie na naszego gzika. On tutaj w takim kolorze mocno żółtym. Czyżby twój ulubiony kolor? Co to jest za chlebek? Chlebek wygląda na żytni. No dobra, no to co, jedziemy. Jakieś tutaj ziarna są. Chlebek taki fajny, ja lubię takie. I od razu widać, że on jest mokry taki. Nie wiem, czy ty lubisz takie mokre chleby? Ja tak, lubię tak, takie, no. Lubię, no. Mega. Tu, co my tu mamy? To jest jakaś papryczka u góry. No ciekawe. Co to za osa? Ja mam uczulenie, bo on... Widzicie, jak jesteś tu chętni do zjedzenia? Gdzie ona jest? Na talerzu. Gdzie? To jemy. Ale niespotykany dla mnie smak kompletnie. Spójrzcie, tutaj jest taka papryczka pomarańczowa. Ona nie jest ostra, ona jest łagodna, ale ona dodaje takiego fajnego posmaku po prostu do tego całego gzika. Nie ma jakiegoś mocno intensywnego smaku ta papryka, ale tutaj paprykowy smak dzięki niej po prostu wchodzi do całego tego gzika. Fajny dodatek, powiem wam. Całkiem spoko. No, to 18 zł takie dwie kanapeczki, ale generalnie dobre to jest. Przyszły do nas pierogi, czyli tutaj już przechodzimy do dań głównych. I tak, mamy pierogi z mięsem, jest ich 9 sztuk. I 9 sztuk pierogów ze szpinakiem i serem. I powiem wam tak, 20 zł taka porcja za 9 pierogów, no to mega dobra cena. O, dziękujemy bardzo. Proszę. I jeszcze przyszedł do nas indyczek w pomarańczach. Dobra, to my co? Jedziemy szybko z tymi pierogami i przechodzimy do indyka. Tak, zaczniemy od tych ze szpinakiem. Spójrzcie, tu od razu widać, że to jest bardzo cienkie ciasto. Naprawdę, to już dobrze rokuje naprawdę na te pierogi. Ja generalnie lubię szpinakowe bardzo. Tutaj widzimy, one są polane masełkiem. Jest bardzo duża ilość pieprzu. Zielone. O! O. A szpinak jaki? Zielony. Czy one są z samym szpinakiem, czy jest ser? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że ja to nie czuję generalnie sera. Takie mocno szpinakowe, maślane i właśnie pieprzne. Ale pani coś mówiła, że nie mają sera. I nie wiem, czy chodziło o ruskie może. Czy to ten... Bo generalnie tutaj nie wybija się właśnie ten ser, który był. Może po prostu to jest taka wersja już bez, no bo... No nie wiem. W każdym razie jest napisane, że z serem, ale ten z tego sera się nie wybija. Natomiast szpinak jest dobrze przygotowany. Jest taki właśnie doprawiony, pieprzny. Ciasto bardzo dobre.
tak jakby ci babcia zrobiła, bo jest po prostu tak miękkie, wiesz, no odpowiednio, spójrzcie. A może wezmę na mięsnym już. Te są spoko, jak ktoś nie je mięsa, no to naprawdę opcja fajna. Nie, mam naprawdę spoko pierożki. A tutaj przechodzimy do mięsnych, które urodziłem trochę już szpinakiem. No, cieniutkie. No spójrzcie, jakie to jest cienkie. Mega dobrze zrobione jest to ciasto. Jedna rzecz, której zawsze się boję w pierogach mięsnych, że on farsz jest po prostu suchy. Tutaj absolutnie nie jest. Jest dobrze zrobiony, jest dobrze przemielony, jest soczysty. Naprawdę je się to przyjemnie i jest mocno doprawiony. Farsz jest bardzo soczysty. Spójrzcie, nawet widać, chyba tutaj, wiesz, gołym okiem w kamerze będzie widać, nie? Spójrzcie, bardzo soczysty jest ten farsz, cieniutkie ciasto i naprawdę dobrze doprawione. Ale tutaj pieprzu nie żałują, bo i mieliśmy w żurze taki pieprzny był i tutaj, jak widzicie, jest bardzo dużo po prostu pieprzu. Mam po prostu pieprz, czuję w ustach. Naprawdę dobry jest pieróg. Panie wróbrze, nie, naprawdę, ale tak jest dobrze doprawiony ten farsz, że czuję smak, pełnię smaku po prostu w ustach. Spoko pierogi. Dla mnie mięsne wygrywają, chociaż ja zwykle jestem taki, że preferuję te ze szpinakiem. Przechodzimy do naszego indyka. Nawet nie wiem, on jest podany. To było podane? Pomarańcze. To jest pióre pomarańczowe. Pióre z pomarańczu, właśnie tak wygląda. Prezentacja, naprawdę spoko. Fajnie wygląda to pire. Tutaj jakaś sałatka z melonem. Melon jak melon, tutaj żadnych udziwień nie ma. Natomiast my przechodzimy do tego gagatka. Spójrzcie, jak wygląda w środku ten indyk. Jest przesuszony. Właśnie mam wrażenie, że troszkę jest przeciągnięty. Ale zaraz spróbujemy. No minimalnie tak. Ale sam ten dodatek pomarańczy, powiem wam, że jest ciekawym zabiegiem. Nie wiem, czy każdemu by to przypadło do gustu. To jest propozycja pani Magdy. Jak wiecie, pani Magda lubi wyszukane smaki. I nie, naprawdę to połączenie jest dla mnie mega ciekawe. W sumie nie jadłem nigdy indyka w pomarańczy. Coś nowego. Czy do powtórzenia? Ja myślę, że jakbym sobie w domu robił indyka, to z takim sosem pomarańczowym jak najbardziej, bo generalnie sos fajny do drobiu, taki pomarańczowy. Tutaj jedyny minusik taki jest, że o troszeczkę ono za długo było właśnie przeciągnięte, ale ogólnie indyk całkiem spoko. Generalnie tutaj fajne jest to, że generalnie widać, że mają smak, bo wszystko jest fajnie doprawione. Nie boją się przypraw. Nie boją się, tak. No pieprzu na pewno się nie boją. Generalnie wszystko jest tutaj dobrze doprawione. No i widać, że no ewidentnie tutaj ktoś ma smak na tej kuchni. A ja ci powiem, że na przykład lubię przeciągnięte mięso. Tak? Ale kruche jest, nie? A to może właśnie przez to, że troszeczkę za długo był. Czy ja mówiłem, że lubię przeciągnięte? No. Muszę chyba troszeczkę zmienić swoje zdanie. No trochę sucho. No da. Tutaj kawałek był okej, no. Trochę rozumiem, czemu część osób nie do końca przepada za tym daniem. Nie spotkałem się wcześniej z takim połączeniem. Nie neguję, nie mówię, że to jest złe połączenie, ale no chyba nie do końca w moim guście. No, ciasto cieniutkie rzeczywiście. Grubo mielony pieprz. No, czuć. Pod zębami aż, no, tak czuć go. Pierożki fajne. Mega fajne, nie? Na nie bym wrócił. Farsz nie jest suchy, jest pieprznie. No, zdecydowanie bardziej polecam pierożki niż danie pani Magdy Gessler. Mhm. To też są pierogi pani Magdy. Pani Magda sama lepiła. A tak naprawdę to oczywiście pani Magda dała swój przepis na ciasto, wyuczyła personel. No i mamy efekty. I mamy bardzo dobry efekt. Jeszcze ze szpinakiem i teoretycznie serem, ale chyba rzeczywiście na kasie nam mówili, że nie ma sera, że dzisiaj zabrakło sera już, więc same szpinakowe. Tutaj może jakby był ser, to by było bardziej słone, by to wyciągnęło. Natomiast z samym szpinakiem, no nie, zdecydowanie z mięsem. Gzik. Jour de la gzik. Czy tam gzik de jour. Jour de gzik. Ostatni raz to chyba jadłem w pyr. Ale napakowane sporo.
fajny chlebek. No mega fajny, jest taki soczysty. Nie sądziłem, że tak mi posmakuje. Naprawdę fajna przystawka. Wszystko się spina ze sobą. Ten mokre pieczywo, ta duża ilość gziku, papryczka. Fajne, fajne. 18 zł. Sporo, ale dobre. Sporo, ale warto. Fajne. Więc ja bym wrócił tutaj na przystawkę, na żurek i na pierogi z mięsem.